Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Za nami ostatni w tym tygodniu dzień z temperaturą powyżej 20 stopni. Wychodząc jutro z domu, warto zabrać parasol. Zapraszam na szczegóły. Małopolska będzie jutro pod wpływem układu niżowego z ośrodkami w rejonie Skandynawii i Morza Północnego. Po północy zacznie się chmurzyć, nad ranem na zachodzie regionu może popadać. W obniżeniach terenu możliwe silne zamglenia. Termometry wskażą 8 stopni na Podhalu, 12 w Krakowie, Gorlicach i Miechowie, 14 w Chrzanowie. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny, w porywach do 80 km na godzinę. Jutro sporo chmur, ale też większe przejaśnienia. Na zachodzie regionu może popadać. Temperatura wyniesie 17 stopni w Nowym Sączu i Oświęcimiu, 16 w Andrychowie i Wadowicach, w Zakopanem 14. Mieszkańcom Krakowa parasole przydadzą się jutro od godziny 8. Najcieplej będzie między 14 a 17, maksymalnie 17 stopni. W nocy ciśnienie będzie spadać, a w ciągu dnia rosnąć. Jutro w południe wyniesie 992 hektopaskale. Pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. W czwartek sporo chmur i może popadać. Na termometrach zobaczymy od 14 do 16 stopni. Piątek zapowiada się słonecznie, ale chłodno. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni. Powietrze w Małopolsce będzie jutro dobrej jakości. Jedynie w Krakowie poziom pyłu PM10 może być podwyższony. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.